Przy pomniku powstańców wielkopolskich mieszkańcy Witkowa spotykają się podczas świąt narodowych. Nie inaczej było podczas 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. To nasza tradycja, podkreśla burmistrz Krzysztof Szkudlarek. Zawsze dużo mieszkańców bierze udział w tych uroczystościach. Jest to chyba nasz obowiązek, a przede wszystkim podziękowanie wszystkim tym, którzy walczyli o wolność i wywalczyli tę wolność dla nas, a my teraz możemy normalnie funkcjonować, pracować, rozwijać się i umacniać tę naszą małą ojczyznę. Tutaj mamy też społeczeństwo związane z Wojskiem Polskim, więc za każdym razem mamy obecną kompanię honorową. Tutaj to podnosi rangę takiej uroczystości patriotycznej tutaj. Nie możemy tego zapominać i przekazywać młodszym pokoleniom. To tradycja, to jest nasza historia i aby tak dalej to wszystko trwało. Tu u nas ten patriotyzm jeszcze jest duży w miarę i on się odradza jeszcze więcej teraz. Więcej już zaczyna młodzież uczestniczyć w tym wszystkim, ale to tylko dlatego, że tu zalążek powstania wielkopolskiego był i to ta tradycja pozostała. Przypuszczam, to z tego też najwięcej jest.